Cześć, mano, witajcie, z tej strony oczywiście Kamil, a ja witam was bardzo, bardzo serdecznie po tak długiej przerwie. Oczywiście widzimy się w grze Farming Simulator 19, no bo jakże by innej. No i co? No i dzisiaj gramy sobie na mapie Dąbrówka. Nie będzie to żadna seria. Na razie można powiedzieć taki odcinek na próbę. Jeśli oczywiście, to będzie oczywiście seria singla. No i co? No i na początek może oprowadzę, będzie taki pierwszy odcinek, to takie powinno być bardziej oprowadzenie po gospodarstwie, także zaczynając w sumie, może zaczynając już od podwórka. Jest to pierwszą maszynę, pierwszymi maszynami, jakie nam się okazują, jest to talerzówka, 4-metrowa talerzówka Agromasza. No i również 4-metrowy siewnik Amazona. Dalej, opryskiwacz to jest Kvernelanda. Tam chyba 18 metrów szerokości ma. Także no, na początek myślę będzie fajnie. Zwłaszcza, że tych hektarów również nie mam jakoś mega dużo. No i co? No i lecimy dalej. Jest to kolejna maszyna, jaką mamy. Jest rozrzutnik Forschlita. Dobrze mówię? Tak, Forschlita. Oczywiście w niebieskim kolorze, no bo bynajmniej tak mi się podoba. No i w sumie jeden z najfajniejszych kolorów. Może być, jest też taki ciemnozielony. Też jest bardzo fajny kolor, no ale wiadomo, wolę, jestem przyzwyczajony do takiego niebieskiego koloru. Dobra, lecimy dalej. Następny jest Joskin Modulo, 16 tysięcy litrów. Beczka, tam chyba rozlewa na 15 metrów, coś takiego. Także, no, jak na początek może być. Mamy również wskaźnik wypełnienia, także również bardzo fajnie, bo można grać bez chudów i po prostu widzimy, ile mamy pojemności jeszcze w beczce. Kolejną maszyną jest w sumie siewnik Gaspardo. Jest to siewnik zarówno jak i do buraków cukrowych, jak i do kukurydzy. Do bawełny również, jak się nie mylę. Zaraz zobaczymy. I to będzie ten siewnik. Kukurydza, słonecznik, soja, buraki cukrowe i bawełna. Także również 4,5 metra. Czy 5,5 metra on ma? 4,5, dobrze, czyli dobrze powiedziałem. Kolejny nabytek jest to Ursus 1214 na szerokich laczkach. Moim zdaniem bardzo fajnie. Myślę, że wraz, że w kolejnych po prostu odcinkach będzie wymieni się jeszcze maskę na ściętą. Dostawi się, myślę, grubszy dach. Myślę, że jeszcze się wstawi na 12-24, nie 12-14, także również będzie petarda. Kolejną maszyną mamy Grubera Rabę. Jest to model Bluebeard 3-metrowy. Bluebeard chyba 3000, jak się nie mylę. Agregat, czy Gruber bardziej, nowy. Prosto z salonu. Kolejną maszyną w tym gospodarstwie jest New Holland TC590. Już po żniwach, także jeszcze go nie umyłem, jeszcze trzeba go wyciągnąć z hali i go umyć, przedmuchać i przesmarować i można go z powrotem stawiać do hali. Kolejną maszyną jest paszowóz RMH Mixel 141. Wraz z nim stoi 60. No i co? No i można powiedzieć, że pół gospodarstwa mam oprowadzone. Kolejną maszynką jest to już w sumie trzeci traktor. Jest nim Ursus 914. Nie brałem utrubionej wersji, bo nie ma sensu. Skrzynia również na szerokich laczkach. Skrzynia to jest chyba wersja druga. Czyli, że wiadomo, szybsza, bo jest wersja chyba 34 km na godzinę albo 42, jak się nie mylę. Także tak, 34 i 42. Także całkiem fajnie. Dobrze mówię? Tak, 42.
Ma założonego przedniego tuza, będzie to taki typowo traktor pod opryski, jak i pod jakieś, można powiedzieć, takie lżejsze prace, typu właśnie koszenie, zgrabianie, przetrząsanie, bo po prostu jednak z przodu można zamontować obciążnik i można naprawdę bardzo fajnie ganiać z taką kosiarką po polu. Dobra, lecimy dalej. Kolejny traktor to jest ciągnik, można powiedzieć, taki bardziej oborowy, bo jest nim Zetor 7745 Turbo wraz z ładowaczem czołowym MP Lift i zamontowanym krokodylkiem. Szczerze mówiąc, nie chciałem jakichś dużych maszyn na początku, tak samo nie chciałem jakiegoś gigantycznego tura. Tyle co on ma, tak samo i krokodyl. On ma chyba ładowność 1800 ton, także na początek to jest bardzo fajnie. Generalnie przepraszam za spadki FPS-ów widoczne, no niestety nie jestem w stanie obecnie. No po prostu jest to spowodowane przez małą gospodarkę i taką ciasną, dosyć, no nie będę ukrywał, gospodarka jest dosyć ciasna. I po prostu dookoła mnie jest tak gęsta zabudowa, że po prostu te budynki też swoje ważą, też mają takie swoje oddziaływanie, jednak jakby nie patrzeć. No i po prostu jest tragedia, tragedia jeśli chodzi o lagi, ale spokojnie, bo jeszcze trochę i prawdopodobnie pojawi się już, będzie jeszcze, będę zmieniał parametry laptopa, także na pewno, co bardziej nie parametry, tylko podzespoły tego laptopa, na którym obecnie nagrywam, także na pewno będzie jeszcze mały przestój na kanale, ale o wszystkim będę Was informował. Dalej, mamy tutaj, tu jest chyba około 12 balotów, 2, 4, 6, 8, 10, 12, dobrze mówię, 12 balotów kiszonki z zeszłego sezonu. Po prostu można powiedzieć tak, żeby było na razie na początek, żeby krowę skarmić, także. Kolejną maszyną jest zgrabiarka Krone modelu. Nie pamiętam, ale pamiętam, że ma szerokość chyba około 9 metrów, także na początek w sumie bardzo dobrze, bo jak miałbym zgrabiać taką 4-metrową czy 5-metrową, to chyba bym się po prostu zarobił, niż żeby to zrobił, no bo naprawdę łąk troszeczkę mam, także no po prostu naprawdę siedzenia to by było multum, a chcę to po prostu, można powiedzieć, jak najszybciej nagrać, bo jest czwartek 2 września, bynajmniej nagrywam to w czwartek 2 września, a kiedy to zobaczycie, niestety nie jestem w stanie określić, no bo YouTube, no nie będę owijał w bawełnę, no naprawdę tak im się śpieszy do sprawdzenia tych filmów normalnie. Szkoda gadać po prostu, od tak powiem. Kolejnymi w sumie maszynami na gospodarstwie są dwie przyczepy Metaltechu DBL-12 o ładowności 12 ton. Wiadomo, one mają troszeczkę zmienioną pojemność, także no wejdzie trochę więcej, ale to myślę, że nie będzie jakoś większej różnicy to robiło. Dobra, i kolejnym budynkiem jest w sumie wiata na maszyny. Można powiedzieć, nie chciałem jakiejś mniejszej wiaty, takie na przykład jak tam jest, tylko po prostu już chciałem coś większego, tak żeby wstawić po prostu maszyny, żeby jak najwięcej maszyn się zmieściło i żeby było coś, może być taki kącik, gdzie można po prostu przechowywać uprawy, zarówno jak i na przykład, nie wiem, zboże, kukurydzę, no naprawdę mnóstwo rzeczy. Także jeszcze trochę to i te maszyny stamtąd postawię tutaj i wiatę uda mi się zapełnić, bynajmniej mam taką nadzieję. No i co? No i dalej lecimy. Kolejną maszyną na gospodarstwie są widły do bel. Dwuzębowe, nie chciałem czterozębowych, bo po prostu no jakoś mi tak nie pasują, jestem przyzwyczajony jednak do dwóch zębów, także ewentualnie jakby były trzy zębowe, to jeszcze bym wziął, no ale po prostu takie mi pasowały, więc wziąłem. Oczywiście wszystkie mody wydane, gospodarka
troszeczkę przerobiona, ale jeśli by ktoś był zainteresowany gospodarką, no to zapraszam na kanał do Radixa, Radix Games, czy coś takiego. Link do jego kanału oczywiście standardowo w opisie filmu, także jak chcecie, możecie wpadać, pobierać mapę, zarówno save, jak i modpack. Ja tu parę rzeczy zmieniłem, ale to są takie, można powiedzieć, zmiany kosmetyczne. Bo jednak nie chciało mi się za bardzo, chciałem po prostu jak najszybciej coś wrzucić na swój kanał, żeby jakkolwiek to reaktywować. No bo nie będę ukrywał, przerwa była chyba około 3 miesięcy. Także naprawdę, no naprawdę długo to zajęło, także no chcę to po prostu zrobić, wrzucić coś na swój kanał jak najszybciej, tak żeby, no po prostu, żeby to jakoś ruszyło. Bo wiadomo, myślę, że troszeczkę więcej będę miał teraz tego czasu, niż miałem tego na wakacje, także mam nadzieję, że wszystko już ruszy normalnie. No i co, no i dalej jest silos na kiszonkę, tutaj wiadomo, już trochę kiszonki się znajduje, nie jestem w stanie to powiedzieć, 58 ton, w sumie możemy sobie go odkryć, bo i tak prawdopodobnie poza ucieniaczkiem będę karmił krowy. Krów mam obecnie chyba około 30 sztuk, jak się nie mylę. Tak, 21 mam krów czarno-białych, niestety nie mam ich rasy, to no po prostu nie ma napisane na modzie season, jest, wiem, że jest napisane, także na pewno będzie napisane, ale wątpię, że będę grał na modzie season, po prostu jakoś nie przypadam za tym modem, także co? No po prostu nie będę się zagłębiał i mam 9 sztuk krów, można powiedzieć brązowych, czy bardziej bym powiedział, że takich mięsnych, bo mi zawsze brązowe krowy kojarzyły się z taką, można powiedzieć, częścią właśnie mięsną. Także co? No i kolejną atrakcją jest Stugbel. Oczywiście jest do pobrania, jak dobrze, jak się nie mylę, on jest do pobrania chyba nawet na modhubie. A jeśli nie, to na LS Wordzie albo LS Nowinki możecie go ściągnąć. On ma chyba pojemność 110 bel. Troszeczkę poza odcineczkiem sobie belek zwiozłem, to były chyba dwa zestawy, także zaraz zobaczymy, ile belek mamy. Belek mamy 64. Także troszeczkę tutaj jest, no moim zdaniem mogło być więcej, ale też nie będę narzekał, bo nie jest też źle. Kolejną maszyną na gospodarstwie jest przyczepa Debel, oczywiście z autoladem. O matko, co to jest? Camara jakieś, czy coś takiego. Ona też jest, z tego co się orientuję, na modhubie. Także jeśli ktoś ma problem z zbieraniem bel, albo po prostu mu się nie chce, polecam tę przyczepę. Naprawdę, taką robotę robi, że głowa mała. Dobra, idziemy dalej. Tutaj za gospodarstwem mamy header do naszego New Hollanda. Header jest chyba 6-metrowy, jak się nie mylę. Jest to, no nie jest to wiadomo header od tego New Hollanda, tylko jest to od troszeczkę starszego modelu, ale generalnie pasuje i po prostu mi się spodobał. Także myślę, że wraz z przebiegiem czasu będę chciał po prostu wymieniać te kombajny. Już myślałem, żeby teraz jak będę brał jakiś kombajn, to żeby albo 7-metrowy header, albo już 9. Bo teraz będę się jeszcze, póki jeszcze mogę, będę starał się wchodzić w pola. Jak już będę miał, myślę, że jeszcze jakbym dokupił jeszcze z 5 hektarów, to już myślę, że będę mógł myśleć nad szerszym headerem, także myślę, że za jakieś 5 odcinków powinien się pojawić nowy kombajn. No i co? I kolejnymi przyczepami są znowu przyczepy Metaltechu, tym razem 14 z nadstawkami i plandekami. Oczywiście opony szerokie. Nie pamiętam, jakie to były. Tu chyba nie będzie napisane. Nie ma napisanego. No generalnie opony, takie bym powiedział, uliczne, do jazdy po szosie. Fajne, transportowe, tak jak wiem, że to są koła ciężarówek, w ciężarówkach są takie. No i co, idziemy, można powiedzieć, naprzód gospodarstwa. No i co, i dalej, jest przetrząsarka Fenta, 6-metrowa.
Kupiłem używaną w dobrych pieniądzach, także mam nadzieję, że się spiszę. W dzisiejszym odcineczku jeszcze chciałbym trawę pokosić, ale chyba mi się nie uda, bo 15 minut odcinka. Też nie chcę, żeby te odcinki były jakoś mega długie. Myślę, że gdzieś tak około 30 minut będzie trwało. No bo wydaje mi, tak mi się wydaje, że lepiej jest po prostu do oglądania. Także no mam nadzieję, że po prostu będziecie chcieli oglądać, czy będziecie chcieli po prostu kolejne odcineczki i zostawicie łapki w górę, bo naprawdę bardzo mnie to motywuje do kolejnych nagrywek. No i co? No i jeśli nie chcecie przegapić żadnego kolejnego odcinka na moim kanale, no to możecie zostawić suba wraz z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnych kolejnych filmów. Kolejną maszyną jest rozsiewacz nawozu Amazona ZA-M1001 o pojemności 1 tony. Także fajnie, bo akurat dwa big bagi po 500 kg wchodzą w niego, także na spokojnie. Kolejną maszyną na gospodarstwie i już chyba ostatnią, jak się nie mylę. Tak, ostatnią. Jest prasa Krone model Comprima V180XC z ręcznym napełnianiem siatki. Mogę otworzyć czy nie? Nie mogę. Prasa jest do pobrania z ModHuba, jak się nie mylę, z dodatku Straw Harvest, czy Straw Harvest, jak się to tam czyta. Także oczywiście bardzo polecam, naprawdę bardzo fajna prasa. Jest to prasa zmiennokomorowa, można od belek rozmiaru 110 aż do takich, można powiedzieć, już gigantycznych bel o rozmiarach 180. Także naprawdę bardzo fajna prasa, zarówno jak i na małe gospodarstwa, tak i na duże. Także ja polecam i naprawdę na tej prasie mam rozegrane tyle godzin, że działa bez zarzutów, tylko niestety nie działa na mapach, gdzie są na przykład takie uprawy jak lucerna, czy jakieś tam przężyto, czy coś takiego. Bynajmniej u mnie to nie działa. Nie wiadomo, u każdego może inaczej. Może sobie przerobić taką prasę i dodać, żeby właśnie prasowała, zbierała takie uprawy dodatkowe, także no niestety ja się, można powiedzieć, na tym nie znam, nie orientuję się. Także no. Także co? Myślę, że bez zbędnego przedłużania można lecieć w siano kosy, bo chciałbym przynajmniej zacząć już koszenie tych łąk, bo po prostu czas nagli, a chcę, można powiedzieć, mieć szybko to skoszone. To co, lecimy na łąkę. Pojadę sobie tutaj przez zaorane pole, bo łąki mam centralnie, można powiedzieć, że właśnie za tym polem. Tu się rozpoczynają moje łąki. Łąk mam, myślę, że chyba około 2 hektarów, jak się nie mylę. Zaraz wam pokażę. Pole numer 78, 79 i 80 to są łąki. No i teraz tak, troszeczkę widok mapy. Mapa jest dosyć spora, zarówno jak i na małe maszyny, tak i na duże. Także każdy znajdzie coś dla siebie. No i tak, no i zaczynając w sumie od strony lewej, moje pola zaczynają się od pola numer 26. 26 i 27 były posiane rzepakiem. Rzepak już skosiłem. No w sumie ja jestem już po żniwach, także wszystko mam wykoszone oprócz właśnie trawy. No bo można powiedzieć, że trawa mi została, była jeszcze, można powiedzieć, taka dosyć niska, także nie chciałem po prostu kosić, stwierdziłem, że po żniwach lepiej będzie ją skosić, bo będzie większa, także myślę, że nie powinno być z tym problemów. Tu mamy na 3 fazy nawożenia. Także co? No i kolejne jest pole numer 81, 82 i 83, które było obsiane pszenicą. No i tutaj pole numer 85 i 93 było obsiane owsem i myślę, że na kolejny sezon będę siał kukurydzą. Nie wiem, jakie tam jest stanowisko, czy można tak zrobić, ale myślę, że nie będzie nic przeciwko, także także co? No i myślę, że będzie akurat
fajne pola, bo troszeczkę trzeba się namęczyć, żeby tam dojechać do gospodarstwa. No bo moje gospodarstwo jest tutaj, koło właśnie praktycznie wszystkich skupów. Począwszy od skupu zwierząt, skończąc na przędzalni i sklepie. Tam jedynie są, można powiedzieć, że na górze są tylko dwa skupy. No i fajnie, no bo jednak jakby nie patrzeć, fajnie jest mieć takie właśnie pola, troszeczkę oddalone, że właśnie trzeba się przejechać, będzie więcej właśnie jeżdżenia niż, ja to się zawsze śmieję, że zawsze będzie więcej jeżdżenia niż tego zbierania, także na pewno będzie ciekawie, a kto wie, może jakąś ciężarówkę się wynajmie do odwozu, no mam nadzieję, no ale to już na przyszłe odcinki sobie zostawię. No i zapomniałem tutaj o polach, o polu numer 51, 53, 57, które również były obsiane pszenicą. Także na przyszłe odcinki myślę, że spróbuję sobie połączyć te dwa pola, pole numer 53 i 57. No bo to naprawdę bardzo fajnie wychodzi, jeśli chodzi o land, bo to jest, można powiedzieć, oddzielone tylko jedną o taką miedzą. Tam jest chyba, nie wiem, na trzy przejazdy pługiem, także na spokojnie będzie można sobie coś ogarnąć. Dobra, no i co? No i myślę, że możemy zaczynać koszenie łąk. Ja tu sobie już opuszczam i zaczynamy kosić. Nie wiem, jak mnie będzie słychać. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać dobrze. Tu chyba na OBS-ie pokazuje, że w miarę dobrze słychać. No i co? No i myślę, że fajnie wyjdzie, bynajmniej chciałbym przynajmniej raz w koło obkosić. Tak na początek, żeby mieć taki, można powiedzieć, wyznacznik. No niestety tutaj przepraszam z góry za jakieś szumy w tle, bo niestety mam uchylone okno, bo jest tak gorąco, że głowa mała i po prostu nie idzie wytrzymać. Także mam nadzieję, że jakoś generalnie nie będzie mocno słychać. A jeśli będzie słychać, no to po prostu się zamknie okno i tyle. No i co, kusimy sobie 22 na godzinę, no troszeczkę myślę w takiej trawie. Jedni powiedzą, że za dużo, inni powiedzą, że okej. No myślałem, żeby tak 20 czy 19 ustawić i powinno być dobrze, także już nie będę kombinował, jest jak jest, także chcę to zrobić i mieć to za sobą. No i co, i gonimy sobie. A, też w sumie mogę, zapomniałem powiedzieć, czemu nie było filmów. Filmów nie było tylko i wyłącznie dlatego, że po pierwsze, miałem na, po, na początku miałem problem, no to ze sprzętem. Po prostu spadała wydajność, po prostu, no wymagał, no to remontu. I zarówno pojawiło się parę rzeczy na stanowisku, także teraz stanowisko jest odświeżone, sprzęt poremontowany, no prawie że w całości poremontowany, bo zostało mi chyba jeszcze koło trzech rzeczy do zrobienia, także ale to już jest, można powiedzieć, taka kosmetyka. I co? No i myślę, że jeszcze zostanie, myślę, że jeszcze będzie jeden przestój na kanale, także ale myślę, że on już nie będzie jakoś takiego, nie będzie jakiś taki mega długi. Myślę, że około 3-4 dni będzie maksymalnie. Także myślę, bynajmniej mam taką nadzieję, że ruszymy już w końcu teraz pełną parą i będzie to jakoś wyglądało. Także co? Także co, lecimy. Ja oczywiście jestem troszeczkę zmęczony, troszeczkę małomówny, bo wiadomo, jak człowiek senny, to nie będzie się jakoś mega skupiał, także no po prostu z góry was za to przepraszam, także no nic na to nie poradzę. No ale wracając na to jeszcze do kwestii stanowiska, bo po prostu problem ze sprzętem nie był jednym. Nie był taki, można powiedzieć, jednym problemem, bo była jeszcze właśnie kwestia zarówno YouTube'a, jak i internetu, no bo po prostu internet nie pozwalał mi, można powiedzieć, na jakieś takie porządne wrzucanie filmów, także no z jednej strony to też jest wina właśnie internetu, ale i YouTube'a, bo na czterech odcinkach niby zostały sprawdzone, ale jednak nie zostały umieszczone przez YouTube'a.
Także no niestety, a filmy nie wysyłają się, można powiedzieć, w ciągu 5 minut, no bo to jest jednak naprawdę dosyć spory materiał, bo to jeszcze w sumie zależy w jakiej jakości się nagrywa, bo jak się nagrywa w 60 no to FPS-ach, to naprawdę może być krucho. No bo to jest, myślę, że taki półgodzinny film to będzie koło, myślę, luźno 3 giga, koło 4 giga, także naprawdę dosyć sporo to jest. Jednak no, trzeba mieć taki, można powiedzieć, średnio dobry internet, żeby jakkolwiek móc się za to bawić. Kolejna sprawa, byłem troszeczkę dość zajęty szykowaniem Twitcha, na którym prawdopodobnie za niedługo pojawią się streamy, także jeśli ktoś nie widział, czy nie obczaił mojego Twitcha, to zapraszam do linku w opisie. Link oczywiście zostawię. No i co? I wpadajcie, obserwujcie i mam nadzieję, że będą się w końcu te streamy pojawiały jakoś regularnie. Myślę, że na pewno się pojawią z gry World of Tanks, także nie powinno być problemów. No ale to jest jeszcze troszeczkę, to jeszcze jest troszeczkę taki, można powiedzieć, w takiej fazie jeszcze rozwojowej. Na pewno będzie, na pewno jeszcze, no, na razie ten kanał Twitchu to jest tragedia, że tak się wyrażę, jeśli chodzi o streamy. No bo jednak czekam na internet, na zmianę internetu, już będzie porządniejszy, także będzie petarda. No i co, no i chyba z takiej kwestii, dlaczego nie było filmów, no to już wyjaśniłem. Także myślę, że uprościłem sprawę, czy bardziej uregulowałem, jeśli chodzi właśnie o informacje. No i co, trzeci przejazd, teraz czwarty. I jakoś ta łąka idzie, także myślę, że w kolejnym odcineczku, w sumie nie, chyba nie będę nagrywał całego koszenia. Myślę, że jeszcze raz dookoła to okrążenie dokończę i gdzieś się przetnę po prostu. I będzie koniec odcinka, bo też nie chcę nagrywać, bo jeszcze zanim to zmontuję, zanim to wstawię, to troszeczkę czasu minie. No i jeszcze kwestia tego, kiedy YouTube to sprawdzi, no bo jednak wstawić to jest moment, w sensie, żeby uploadować, jeśli chodzi o tego, no bo wiadomo, im krótszy format, no, im krótszy odcinek, no to jednak wiadomo, trochę mniejsza ta zawartość i mniej do wrzucania na YouTubie, nie? No ale z kolei, no troszkę lipa. No bo jeszcze zostaje, żeby YouTube to sprawdził, także no mimo najszczerszych chęci domyślam się, że dopiero jutro po południu gdzieś zobaczycie ten film, także także petarda. Myślę, że nie będę nagrywał całych sianokosów skoszenia. Myślę, że tyle co na tym odcinku zrobię, to resztę dokończę poza odcineczkiem. I po prostu już w następnym odcineczku będzie przytrząsanie i zdrabianie. Także no myślę, że całkiem fajna akcja. Bo też nie chcę was jakby to nie zabrzmiało, nie chcę was zanudzać, no bo 40 minut odcinka z okoszenia, no to bez sensu jest, no bo co z tego, że no to jest praktycznie to samo, jadę dookoła i koszę trawę, to jest, no mija się to troszkę z celem, także co, myślę, że gdzieś tak 30-35 minut i będzie można kończyć odcinek. Coś jeszcze mam do powiedzenia, czy raczej nie? Nie, chyba wszystko już powiedziałem, co miałem powiedzieć, także
Najpierw, nie wiem, wstawię tu ewentualnie muzykę i będzie timelapse, albo po prostu będzie to wypełnione dźwiękiem z gry. A, właśnie, zapomniałem kompletnie o Farmingu 22. Oczywiście to może, co niektórych może zaciekawić, czy będę go kupywał, czy nie będę. Teraz sobie ustawię GPS-a, żeby w miarę równo się przeciąć. Czy będę kupował Farminga 22? Od razu mówię, że tak, na pewno się pojawił mnie na kanale, także możecie go wyczekiwać. Aha, fajnie. Coś się dzieje z GPS-em, czy nie? Mam wrażenie, że jakoś krzywo mi idzie na tym GPS-ie. Albo mi się tak wydaje. No nie wiem, no mniejsza o to. Najwyżej jak będzie krzywo, to będzie krzywo. No nie, patrz jednak prosto, szło dobra. No to w takim razie nieważne, więcej GPS-a nie potrzebujemy. I wracamy do farminga. Czy się pojawi? Tak, pojawi się u mnie na kanale i tak będę go kupywał. Propos, można powiedzieć takiego, że tak się wyrażę, nie wiem, w sumie, czekajcie, jak to się mówiło? Jeśli chodzi o tego, o takie, można powiedzieć, początkowe, jeśli chodzi o gameplay z Gamescomu, widziałem, naprawdę bardzo fajnie się grafika zapowiada. Ciekaw jestem, jak mój sprzęt na to zareaguje. No na pewno na razie na GTX 1650 nie będę mógł polatać na maksymalnych ustawieniach. Myślę, że gdzieś tak średnie, ale to będzie, jeśli gdzieś tam, wiadomo, gdzieś tam się coś tam jeszcze obniży, także na pewno coś będzie. No bo nie chce mi się wierzyć, że tak fajna grafika, takie kolorki, to będzie, wiecie, takie, o, fajnie na GTX-ie sobie polatasz, tylko że będzie bardziej takie, że no jednak będzie trzeba zawsze, no w sumie zawsze jest tak, kto ma w sumie słabsze komputery, ten jednak wie, że tego, że trzeba sobie jednak, można powiedzieć, trzeba obejść się smakiem, że no bo w sumie to jest na takiej zasadzie, albo grasz na wysokich i nie masz FPS-ów, albo grasz na niskich i masz FPS-y, no to jest taki twój wybór, nie? Także myślę, że gdzieś tak na średnich, może jakiś tam na będzie trzeba edytować, także w sensie może nie tyle co edytować, tylko coś pozmieniać. Myślę, że będzie można grać, także wyczekujcie Farminga 22 na moim kanale, myślę, że do 19 też będę wracał, także no bo naprawdę jednak jakby nie patrzeć, no to te mody też są w sumie bardzo fajne. Myślę, że jeszcze tak z tydzień, jeśli chodzi po premierze Farminga 22, czy 2 tygodnie, dopóki nie wyjdą te takie fajniejsze mody, żeby zrobić jakąś polską serię, no to myślę, że będę właśnie jednak na zmianę robił Farminga 19 i 22. No bo po prostu na tym mam naprawdę bardzo fajne zapisy porobione, zarówno i godziny. Też mam już rozegrane troszeczkę, około 2000 godzin, także nice. No i co? No i w sumie jeśli chodzi o farminga, jeśli ktoś nie wie, bo na pewno są osoby, które nie wiem, albo nie oglądały gameplaya z Gamescomu, no to tak, nowymi uprawami, czy może bardziej urozmaiceniem rozgrywki w Farmingu 22 oczywiście będzie sadownictwo, będzie zbieranie kamieni. Co mnie właśnie zaskoczyło z tymi kamieniami, no bo jednak to jest, o tym właśnie nie było ani nigdzie mówione, ani nigdzie zapowiadane, tylko po prostu takie, o tak się pojawi, także naprawdę bardzo fajnie ze strony Giantsa. Pojawią się również dzikie zwierzęta, jeśli chodzi o takie, można powiedzieć, również urozmaicenie. Pojawi się moc Season, czy oczywiście na bazie będzie go można włączyć albo wyłączyć. Pojawi się również skrzynia biegów, no to w sumie naprawdę bardzo fajnie. No bo nie wiem czemu, jakoś bynajmniej nie mogę, mam nadzieję, że już nie będę musiał kalibrować, bo nie lubię takich rzeczy,
Nie lubię się właśnie z czymś takim bawić. No wiadomo, jedni lubią, drudzy nie. Ja jestem właśnie z takich, którzy nie przepadają za tym. No ale wiadomo, jak się chce, no to trzeba się, można powiedzieć, że tak postarać. Także myślę, że jakoś to przeboleję. No i co? No i jeśli chodzi o kolejne takie nowości, pojawią się również szkody od jakichś tam, wiadomo, zwierząt. Na gameplayu właśnie było, był taki właśnie fragment, jak sarna przebiegała przez chyba pszenicę, czy tam był jęczmień. Także naprawdę bardzo, bardzo fajnie to wyglądało i tak dosyć realistycznie. Jedyne, co mi się nie podoba, to to, że będzie, w sumie nawet nie wiem, czy to będzie takie, czy to już jest tak zapowiedziane, czy to dopiero prawdopodobnie będzie, na zasadzie będzie, nie będzie. Że właśnie te miasta, mam nadzieję, że właśnie miasta nie będą takie wymarłe, że jednak te NPC-ty będą gdzieś tam sobie chodziły. No bo naprawdę fajnie by to wyglądało. I dojdzie mod Season, także nie wiem, czy wspominałem, chyba tak, ale na wszelki wypadek wolę wspomnieć z drugi. Także no, z jednej strony fajnie, no z drugiej strony nie. Też mi się podoba to, w tamtym modzie Season, że będzie można albo go włączyć, albo wyłączyć, także naprawdę myślę, że będzie fajnie. I też jeśli chodzi o nowe maszyny, prawdopodobnie w oryginale pojawią się maszyny klasa, także mam nadzieję, bo naprawdę bardzo fajnie by to wyglądało. Ja naprawdę lubię, fajno, po prostu lubię maszyny klasa, bo naprawdę dla mnie to jest taki, bynajmniej jeśli chodzi o maszyny żniwne i zielonkowe, no to jest dla mnie taki, można powiedzieć, Mercedes wśród maszyn rolniczych. Wiadomo, ktoś może się z tym nie zgadzać, dla kogoś może być na przykład, nie wiem, lepszy Kun, lepszy Kvarneland, czy nawet i Wikon, także również możecie napisać w komentarzu, czy jaka marka jest dla was, można powiedzieć, najlepsza, jeśli chodzi właśnie o sprzęt rolniczy. Która to mamy godzina? 37 minutę. Także myślę, że jeszcze w tą i dookoła i myślę, że będzie można spokojnie kończyć odcinek, także no i wiadomo, jeśli chcecie kolejny odcinek, napiszcie koniecznie w komentarzu, możecie też zostawić łapeczkę w górę i subika na kanale, no ale to wiadomo, na zasadzie taki, kto chce, to zostawi, kto nie chce, to nie zostawi, ja nie zmuszam. No i co? No i chyba jeśli chodzi o takie rzeczy, to powiedziałem, co miałem powiedzieć, także chyba wszystko. No jednak troszeczkę się uwinąłem z tym tematem szybciej niż myślałem. W sumie też odcinek zrobiłem troszeczkę dłuższy niż myślałem, bo miałem właśnie zaplanowane, że samo ino jakbym właśnie miałem skończyć mówić, to miałem właśnie kończyć odcinek, no ale wyjdzie troszeczkę dłuższy, także myślę, że się nie pogniewacie. także co? A, jeśli ktoś by pytał, no to w sumie mogę zarzucić taki temat już od tak. Jeśli ktoś by się pytał o specyfikację komputera, również zamieszczę w opisie specyfikację, zarówno jak i specyfikację komputera, tak i sprzęt. No wiadomo, jednych może to interesować, drugich nie bardzo, także kogo będzie interesowało, sobie zajrzy, a kogo nie, no to nie. No i co? No i dojeżdżamy tutaj do końca. Myślę, że zjedziemy na gospodarstwo i będzie można nam spokojnie kończyć ten odcinek. Myślę, że jutro również wezmę się za nagranie tego odcinka, w sumie kolejnego odcineczka. Także z góry zapowiadam, że możecie wyczekiwać. Także co? No wyczekujcie i co? Na dzisiejszy odcinek będzie to tyle. Można powiedzieć, że zjadę sobie polem. To w sumie też będzie łąka, tylko jeszcze zostanie troszeczkę do wymodelowania to pole, bo jednak ma super górki, no bo wiadomo, jeśli ktoś pobiera właśnie mapę Dąbrówka i wstawia tutaj ten save game,
To od razu mówię, mogę uprzedzić, żeby nie aktualizować mapy, bo wtedy po prostu nie będzie wam to działało, tu będzie normalnie, będą normalne takie budynki. I tu właśnie jeszcze sobie, no w sumie kolejny raz tego zapomniałem wymodelować w edytorze, żeby po prostu sobie to jakoś wyrównać, żeby nie było po prostu takiej skarpy. No ale w każdym razie udało nam się skosić większą połowę łąki, także resztę sobie skończę poza odcineczkiem, także co? Także myślę, że to już będzie 40 minuta odcineczka, także co? Ja się z wami żegnam. Oczywiście pamiętaj o łapeczce w górę, subiku, żeby nie przegapić żadnych kolejnych odcineczków. No i co? Ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć!